Budka. Dzisiewe kopacz atakują cynicy i tchórze. Borys Budka. Cynicy i tchórze atakują dzisiejewe kopacz. Ewy Kopacz. Atakują cynicy i tchórze, którzy od 11 lat zbijają polityczny kapitał na tragicznej śmierci 96 osób, napisał na Twitterze szef PO Borys Budka. To reakcja na ujawnione zdjęcia, pokazujące byłą premier tuż po katastrofie smoleńskiej w prosektorium w Moskwie. Jak stwierdził przewodniczący PO, miał zaszczyt pracować w rządzie premier Ewy Kopacz. Niezwykle pracowita, sumienna i wyjątkowo uczciwa. Dziś atakują ją cynicy i tchórze, którzy od 11 lat zbijają polityczny kapitał na tragicznej śmierci 96 osób i kłamstwie o rzekomym zamachu smoleńskim, dodał Budka. Przypomnijmy, medialna burza rozpętała się, gdy w filmie Stan zagrożenia na temat katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010, wyemitowanym w niedzielę wieczorem w TVP, zaprezentowano po raz pierwszy publicznie fotografię z moskiewskiego prosektorium, w którym złożono ciała ofiar. Ewa Kopacz, ówczesna minister zdrowia w rządzie Donalda Tuska, stoi w fartuchu z zielonej flizeliny między dwoma mężczyznami. Obaj się uśmiechają. Na zdjęciu widać też na wózku worek, wyglądający jak ten, w którym transportuje się ludzkie zwłoki. Na pytanie, skąd pochodzą zdjęcia, autorka Stanu zagrożenia, Ewa Stankiewicz-Jorgensen, odpowiedziała interi.pl, wskazując na zasoby kilku instytucji państwa polskiego. Z kolei Bartosz Arłukowicz powiedział nam, że kluczowa jest to odpowiedź na pytanie, dlaczego takie zdjęcia pojawiają się akurat w tym momencie i czy to rosyjskie służby robią takie wrzutki. Nie wiem, czy fotografie Ewy Kopacz są prawdziwe, ale ważniejsze od nich jest rozwikłanie tajemnicy ostatniej rozmowy między Jarosławem a Lechem Kaczyńskim. Zdjęcia mogą być sfabrykowane. Na pewno gra na trumnach i zwłokach to wybitna specjalizacja środowiska PiS. To coś obrzydliwego, co uprawiają od lat, mówi Arłukowicz.